po prostu już nie musieć siedzieć tak samotnie cały czas w tym małym gronie ludzi, tylko żeby móc wyjść i się z kimś spotkać, zrobić coś większego. Teraz tak, aktorzy to są tacy ludzie, którzy potrzebują wchodzić w interakcję z rzeczywistością. Ma pan bardzo ładny dres, ma pan też koszulkę. Jestem bardzo ciekawa, uśmiechnięty i bardzo dziwnie się pan na mnie patrzy. Nie wiem, czemu się pan tak uśmiecha i właśnie na mnie bardzo podekscytowany. Jest to aż bardzo strasznie. Pan przystanie, a dobra, muszę dalej mówić. No to będę dalej mówić. Włosy ma pan jakoś tak dziwnie przystrzyżone, zegarek się nie ładny, a tam pan ze mną z kamerą patrzy. Nie wiem. No, nastały trudne czasy, gdzie relacje odbywają się tylko przez monitor, że są bardzo powierzchowne i właściwie nierealne, bo dla mnie relacja, w której nie mogę kogoś dotknąć, patrzeć na żywo i rozmawiać, no to nie jest tak naprawdę relacja. Tutaj jest ten sens, że no jednak to zdalne nauczanie, oczywiście jesteśmy zmuszeni do tego, ale ma ogromnie negatywne skutki dla psychiki dzieci i młodzieży. Zauważam się bardzo duże zmiany, bo jestem dość osobą otwartą, ale przez kwarantannę bardzo zamknęłam się w sobie. Coraz częściej mnie boli głowa, jestem taka strasznie śpiąca i każdy dzień to jest takie, jakby to było wczoraj. Cały czas to samo, wstaję, lekcje i jem coś, idę spać. Jest to przygnębiające. Czułam taką niechęć już do robienia niczego, czułam taką... Ta cała radość jakby ze mnie odeszła, tylko cały czas jakby się skupiałam na tym, że muszę siedzieć przed laptopem i muszę być po prostu cały czas w tym jednym miejscu i być skupiona na jednej konkretnej rzeczy, czyli na laptopie, na tym świecącym ekranie, który no, nie jest jedną z najprzyjemniejszych rzeczy, jaką mogłabym robić. Ciągła rutyna. Staję, siadam przed laptopem, kończą się lekcje, odrabiam zadania jakieś tam, robię sobie rzeczy, które chcę. Idę spać i znowu się zaczyna to samo. Ile mniej więcej godzin siedzisz przed komputerem przy lekcjach? Mniej więcej, myślę, że to będzie z 6-7 godzin. Od 7 wzwyż. Więc się zdarzy, że 7 godzin, raz się zdarzy, że 8. No, myślę, że spokojnie od 10 godzin. No, taki minimum, myślę. Warto zaznaczyć, że ja już wcześniej dużo korzystałam z telefonu i komputera, ale teraz już jakby nie mam nawet odskoczni od tego. Ja szczerze nie mam tak nigdy, że jak skończę lekcję, że na przykład nudzi mi się, idę się połowić. Teraz, jak skończę lekcję, się pouczę, to tak nie mam co robić, że idę i próbuję nawet zasnąć. Nie czuję tej potrzeby wstania, tylko muszę wstać, żeby właśnie się dowlec do biurka i włączyć laptopa. Z przyjaciółką widuję się bardzo rzadko, a wcześniej widywałyśmy się prawie codziennie. No i z racji tego, no to jestem przygnębiona, bo czuję, jakbym normalnie straciła tą przyjaciółkę. Nie wiem, czy można nazwać relacją coś, co polega na napisaniu raz na kilka dni, cześć, co tam. Mój pomysł. Zajęcia polegały na tym, żeby się otworzyć i poczuć to wsparcie od drugiej osoby, czyli tak naprawdę polegały na relacjach, a że technika improwizacji teatralnej jest idealnym narzędziem do tego, żeby przekazać właśnie te umiejętności, to postanowiliśmy użyć zadań aktorskich, zadań improwizacyjnych, zadań tanecznych do tego, aby otworzyć się na was.
i żebyście też otworzyli się na siebie. A w tych czasach, kiedy my nie mamy relacji ze sobą, myślę, że to jest jak, no jak złoto, jak coś, co, no co jest złotym środkiem na to, żeby oderwać się od tej wirtualnej rzeczywistości. Poznałam dużo ludzi. Mogłam wyjść w końcu z domu i coś fajnego porobić, coś innego niż tylko lekcje. To było dla mnie fajne, bo poznałam bardzo dużo fajnych osób. I mogłam wyjść z tego domu i nie siedzieć non-stop w nosie z telefonem, z książkami, płynie sama ze sobą. Tak, ma sens, bo można wreszcie zobaczyć ludzi. Jest dużo osób nowych, których poznałam. To przede wszystkim jesteście wy, czyli ta nasza społeczność, która daje mnóstwo energii mi i to jest świetne. A wyszło jak? No wyszło super. Wyszło fajnie. Wyszło super, tak naprawdę się wszyscy otworzyli chyba. Tak, wszyscy się otworzyli i wykonali wszystkie zadania, choć na początku powiedziałam, że jak nie macie ochoty, możecie pewne zadania ominąć. Nie musicie wszystkiego robić, możecie przyjść na jedne warsztaty, na drugie nie, macie wolną rękę, a jednak przyszli wszyscy, jesteśmy szczęśliwi i wiemy, że ta nasza praca no, nie poszła na rękę. Coś w tym jest. Wow, ale jakie...